Praga Północ już po raz trzeci, w trzeciej turze składa zawiadomienia do prokuratury w sprawie, nasze zdanie, nieprawidłowości przy reprywatyzacji albo próbie odzyskania kamienic. Już mamy pierwsze sukcesy. Ostatnio, jak składaliśmy zawiadomienie w sprawie kamienicy przy Łochowskiej 38, okazało się, że mieliśmy rację, nasze obawy były uzasadnione. Okazało się w toku postępowania prokuratury, że osoba, na którą był ustanowiony kurator, urodziła się w roku 1883, a zmarła w 1949, więc wmawianie urzędowi miasta, że ta osoba jeszcze żyje i z nią jest kontakt, jest absurdalne, więc udało się tą kamienicę dzięki temu postępowaniu prokuratorskiemu uratować. W tej chwili mamy do czynienia z kolejną kamienicą. Jest to piękny, secesyjny budynek na rogu Kłopotowskiego i Targowej. To jest Kłopotowskiego 38. Wspaniały budynek, w którym mieszkają dalej nasi lokatorzy. W tym wypadku mamy kilka wątpliwości, ale przede wszystkim problem jest to, że pani, która miała być spadkobierczynią mężczyzny, umarła przed nim. Znaczy pani Lea, nie będę wymieniał nazwiska, która miała dziedziczyć po panu Arnoldzie, umarła przed nim. Więc tutaj mamy do czynienia z jakąś kolizją, z jakimś absurdem.